tu malutka. Idziesz na kolanka do mnie? Idziesz. No to ja się szykuję. Kocyk daję. Tak? Chodź. No chodź. No chodź do mnie. Przecież ty lubisz te nasze zabiegi, te nasze wieczorne spotkania. Wieczorne i poranne, tak? Chodź tutaj. No chodź. O proszę, jaka ty jesteś kochana. Chodź tutaj, chodź. No. Chodź tutaj do mnie. O, opkaj, o. Dziś. I już jest kotek na kolankach. No i ty lubisz, przecież mruczysz zawsze. Prawda? Co ty dzisiaj taka jesteś smutniutka? To od razu taki człowiek jest, wiesz, też smutny. Bo się zastanawia, czy coś się dzieje kotkowi. Czy coś się nie wykluwa, czy coś kotka boli, albo inne historie. Tak? No i my sobie tutaj pogadamy troszeczkę. Właśnie ja dopiero zazwyczaj swoich filmów nie oglądam, ale widziałam jakiś tam fragment jednego właśnie z tego ujęcia i dopiero mogłam zobaczyć, jakie minki robi nasza Majunia, kiedy się ją głaszcze. Jakie minki robi, kochana. Jakie piękne. Tak? Takie piękne mineczki. To jeszcze trochę czasu musi minąć, zanim ten kotek odzyska radość życia. Zanim będzie wesołym koteczkiem. Zanim się będzie chcieć bawić. Przecież kotek się powinien chcieć bawić. Prawda? No tak. A tutaj nic. Troszkę tam raz piłeczką. Piłeczkę ruszyła łapką. Raz tam potrąciła taką myszkę na sznureczku. Ale tak to nawet nie wie, co to jest. Ojej, ja tu zasłaniam kamerę. Te moje filmy, nie, Niunia? Te moje filmy. Pół ekranu zasłonięte ręką. No i tak, widzicie. Bardzo jestem ciekawa, czy uda się tego koteczka odpicować, tak jakbyśmy wszyscy chcieli. Ona dzisiaj dużo śpi. Ja się troszkę martwię, że to jest wynik wczorajszej kąpieli. No i teraz tak, co 2-3 dni mam ją kąpać, czyli tak naprawdę jutro już powinnam ją kąpać. Jak to zrobić wszystko? Jak to wszystko zrobić, Moniko? No dobrze, moi kochani, taki filmik dzisiaj, dość statyczny. Nic ciekawego do powiedzenia nie miałam. Aha, to z takich ciekawych rzeczy, to powiem jeszcze tylko tyle, żebyście lecieli na bazarek. Bo Ewa się napracowała. Zrobiła jak zwykle wszystko perfekcyjnie. Pięknie. I wszystko czeka. Gotowe. Ale widzę, że już tak szalejecie. No to jest niesłychane po prostu. Dopiero się zaczął. A tam takie propozycje już. Coś pięknego. Coś pięknego. Bardzo dziękujemy. Niesłychane to jest, ale fanty też są fajne. Takie radujące serce. Całujemy mocno, tak? Majusia, tak, prosi o udział w bazarku. Będziemy robić kurację interferonem. No oczywiście spokojnie, to ja was tak nie naciągam, bo na to mamy wciąż pieniążki, dzięki wam. Ale to będzie dość droga kuracja. Nie wiem, ile w tej chwili kosztuje taka kuracja. Kiedyś kosztowała kilka lat temu 1200, teraz nie wiem. No na pewno jej zrobimy dla niej wszystko, co tylko można. Sześciuteńko.